Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz, Polski Kurs Blendera. Kontynuujemy serię poświęconą symulacjom Rigid Body i konkretnie w tym momencie chciałbym powiedzieć o constrainie, który nazywa się motor. Niektórzy mówią motor, ale tak naprawdę mówi się motor. Motor może działać w taki sposób, jak widzimy tutaj na przykład. Do tych walców dodany jest constrain motor, który nakazuje im się obracać. To powoduje, że ten silnik symuluje zachowanie podobne troszeczkę do pasa transmisyjnego albo jakiejś tego typu maszyny. No i moglibyśmy teraz pokazać, jak takie coś zrobić. No więc resetuję scenę, dodam sobie teraz do sceny coś takiego jak zwykłego cuba oraz, uwaga, walec. I ten walec ustawię obok, przekręcę go trochę, tak aby stworzyć coś na kształt takiego prostego silnika. Ten silnik będzie za chwilkę potrzebny po to, aby pokazać, że ten walec może się kręcić. Ponieważ jest tutaj taki constrain, który nazywa się motor, i ten constrain nie blokuje w żaden sposób położenia obiektu. On po prostu działa i tyle. Mogę nawet zrobić tak, że chwilowo, tymczasowo podniosę ten klocek do góry, dodam plane'a i jeżeli klocek będzie obiektem aktywnym, a plane będzie obiektem pasywnym, to pomiędzy te dwa obiekty mogę dodać właśnie ten constrain taki jak motor. Naciskam guzik connect i mam tutaj wybrany typ motor, już wcześniej sprawdzałem jak działa. Ten obiekt w tym momencie będzie doznawał pewnego dziwnego działania, a więc uruchamiam symulację. No i niestety spadł mi. Być może muszę tutaj dać passive. Zobaczymy, co teraz będzie. No, nadal spada, to nie jest fajne. Dobrze, ale już wiem dlaczego. To dlatego, że te dwa obiekty połączone są constrainem. I tak naprawdę ten constrain ma wyłączone kolizje. To jest to, co opowiadałem dość szeroko w przypadku constrainu nazywającego się fixed. Jeżeli włączę kolizję, w tym momencie ten klocek spadnie, no i będzie sobie tutaj jakoś tam spokojnie leżał. No właśnie, ale jeżeli w takim constrainie dodatkowo włączę te dwa parametry, które mam tutaj, czyli motor liniowy, ewentualnie motor kątowy, za pomocą naciśnięcia na guzik enable, to wtedy ta kostka dostaje jakiegoś wewnętrznego przyspieszenia, jakiegoś ruchu. I ona porusza się troszeczkę tak trajektorią takiego, powiedzmy sobie, mało żywego zombiaka, błądzi tutaj po scenie. Gdyby ta scena trwała troszkę dłużej, moglibyśmy poobserwować trochę ten ruch. Więc dam 3000 klatek, jeszcze raz uruchomię całą symulację. No i widzimy, że teraz ta kostka się tutaj jakoś przewraca. Coś nią po prostu rzuca na boki. Ta kostka teraz jest sterowana przez ten constrain o nazwie motor właśnie. No i on powoduje, że kostka się obraca, a więc jest jakaś prędkość kątowa i dodatkowo dodaje również do kostki pewną prędkość liniową. Możemy sprawdzić każdy z tych parametrów osobno. Jeżeli na przykład zostawię tylko prędkość liniową, to kostka będzie miała tendencję do przesuwania się. Ona, jak widać, buja się tutaj troszeczkę na początku, dlatego że spadła i działa na nią tarcie. No i to przesuwanie liniowe następuje w kierunku jakiejś tam osi. Zaraz sprawdzimy, jaka to jest oś. Więc dla tej kostki włączę wyświetlanie osi. To jest oś ujemna X, w związku z tym kostka zasuwa w swoim takim lokalnym kierunku minus X po prostu. Dobra, i teraz tak, jeżeli ona będzie w ten sposób się poruszać, to możemy zmieniać troszeczkę sposób poruszania się. No i ten sposób poruszania się tutaj określamy za pomocą prędkości takiej docelowej oraz częstotliwości impulsów. Jeżeli prędkość docelową zwiększymy, to oczywiście kostka będzie miała tendencję do poruszania się szybciej. Jak widać, teraz jedzie po prostu z niezłym poślizgiem. Nic jej nie zatrzymuje, bo nie ma żadnych przeszkód. Jeżeli dam tą prędkość większą, na przykład coś koło 10, to widać, że poleci dość zdecydowanie. I tak naprawdę ja powiedziałem, że ona leci w kierunku tym takim ujemnym X, ale to nie jest do końca prawda. Ponieważ proszę zobaczyć, że jak ona się tutaj odwróciła. Ona się odwróciła w ten sposób, że teraz tak naprawdę to ona tym swoim kierunkiem X właśnie w tą właściwą stronę zmierza. I jest przechylona, dlatego że działa tutaj coś takiego jak tarcie. Ten X cały czas napiera w tym kierunku, a więc na ukos i to powoduje przechył tej kostki. Gdyby constrain był znacznie słabszy, to ona nie zdążyłaby się odwrócić i spadłaby tak jak ją mieliśmy na samym początku. Chociaż ten obrót na początku się tutaj już zasygnalizował jakoś. Kierunek X leci w tamtą stronę, a to jest jej wewnętrzny kierunek. Zobaczyć, ona teraz leci prosto w dół, tak śmiesznie. Dobra, więc teraz tak, ustawię to na 1, zwiększymy teraz ilość impulsów, a może na początku zmniejszymy. Na początek jest 0 impulsów. Jak widać, kostka nie wykazuje tendencji do poruszania się. Jeżeli zwiększę ilość impulsów, to kostka zacznie poruszać się szybciej. No i teraz im tych impulsów będzie więcej, tym ten ruch będzie bardziej płynny, bardziej spokojny, bardziej zrównoważony, będzie się jakby łagodniej liczył. Natomiast o samej prędkości ruchu decyduje nic innego jak prędkość. Więc jeżeli damy tutaj prędkość, to ta kostka będzie, mówiąc jakby tak potocznie, popylać. Dobra, i to jest teraz
jedna rzecz. Natomiast druga rzecz to jest prędkość kątowa, która decyduje o obrotach takiej kostki. Prędkość kątowa obraca tę kostkę wokół osi X, tak jak to jest w innych constrainach, też związana jest tam oś X w jakiś sposób. No i ten obrót wychodzi tak, że kostka wydaje się kroczyć po powierzchni, no takim zębiakowatym krokiem. Oczywiście prędkość tego obracania się możemy zmienić, jeżeli damy prędkość na przykład 2, kostka się będzie obracać szybciej, co spowoduje, że jej kroki będą bardziej energiczne, ale też mniej stabilne. A jeżeli damy znacznie więcej, to kostka się będzie kręcić jak wariatka po prostu i wtedy otrzymamy jakieś tam losowe podskoki. Tak to wygląda. Podobnie, ilość impulsów tutaj określa, że kostka będzie się zachowywała troszeczkę stabilniej, będzie ich więcej na jednostkę czasu liczonych. No cóż, tak to się odbywa. No i teraz tak, jeżeli wiemy, że jest taki constraint, to on tak naprawdę nie blokuje w ogóle położenia kostki. Nie blokuje w ogóle położenia w żaden sposób, natomiast nadaje dodatkowy wewnętrzny ruch każdemu obiektowi, do którego jest dodany. Ten obiekt, który teraz się obraca, to jest obiekt aktywny. Gdybym zamienił to na obiekt pasywny, a jako aktywny ustawił ten plane, to wtedy ten plane by się obracał. A więc możemy te dwa obiekty zmienić na aktywne, będą wtedy działać oba, oba się będą obracać. Tak to działa. Więc constraint porusza oboma obiektami, czy też obydwoma. No i teraz, aby zrobić coś takiego jak taki pas transmisyjny, to trzeba dodać na początku do sceny kostkę. Później do tej sceny trzeba dodać jeszcze walec i ustawić ten walec w taki sposób, żeby sensownie się zachowywał. No więc na przykład powiedzmy, że ja go wezmę i przekręcę tak, aby stał sobie poziomo. O tutaj ustawię go też w tym miejscu. No i teraz trzeba do niego dodać constraint. Ten constraint dodam wtedy, kiedy oba obiekty ustawię najpierw na aktywne lub pasywne. Więc zróbmy tak, żeby kostka była pasywna, a walec, żeby był aktywny. Ok, teraz walec będzie spadał spokojnie, ponieważ nie ma jeszcze żadnych constrainów. I teraz zaznaczę te dwa obiekty i dodam constraint, który nazywa się motor. Motor spowoduje, że walec być może się będzie kręcił, cokolwiek z nim się może dziać, wszystko jedno, ale będzie też spadał. A więc potrzebuję jeszcze jednego constrainu, który zatrzyma ten walec w tym miejscu. I do takiego zastosowania będzie przydatny constraint, który pozwala na swobodny obrót w jednej osi. A to jest constraint, który nazywa się hinge. W związku z tym naciskam guzik connect jeszcze raz i z tego menu wybieram sobie hinge. I teraz dodaje mi się tutaj dodatkowo jeszcze jeden constraint. Mam teraz dwa, proszę zobaczyć. Są tutaj dwa obiekty empty. To, który z tych obiektów jest który, mogę sprawdzić, jak spojrzę na prawy panel, tam gdzie są właściwości. No i tutaj mamy motor. Motor będzie się jakoś tam kręcił, na razie go nie będę zmieniał, ale tego hinge'a muszę skonfigurować, ponieważ ten obiekt, ten constraint działa wzdłuż osi Z, a więc w obecnej konfiguracji nie będzie pozwalał na jakieś sensowne obroty tego walca. W takim razie muszę go obrócić. Obracam go w osi X o 90 stopni, tak aby oś tego walca była na osi Z constrainu. Jeżeli zobaczę, jak to teraz działa, no to okaże się, że walec stoi już przyklejony do właściwego miejsca. Ponieważ ten walec jest przyklejony, jego oś Z ukryła się wewnątrz walca, to ta oś Z, która wystaje tutaj, to jest oś, która należy do tego drugiego constrainu związanego z moim motorem. No i ten motor powinien się kręcić, w związku z tym powinien włączyć mu prędkość kątową jakąś. Jeżeli teraz uruchomię symulację od samego początku, powinien zobaczyć, czy się kręci. Nie widzę, żeby się kręcił. W związku z tym trzeba oś X przekręcić, tak aby ona wskazywała w odpowiednie miejsce. I teraz w tej chwili nie wiem, czy to jest oś X, czy coś innego, więc sprawdzimy to eksperymentalnie. A więc sytuacja jest taka. Tak naprawdę to hinge musi być ustawiony tak, aby constraint z nim związany wskazywał osią Z wzdłuż osi walca. Natomiast motor musi być tak ustawiony, aby osią X wskazywał wzdłuż osi walca, ponieważ motor kręci się zawsze wokół osi X. Proszę zobaczyć, tak to teraz wygląda. No i dobra, i teraz jeżeli będziemy mieli tego typu constraint, to możemy obrócić nawet cały nasz obiekt i on będzie z pewnym takim wahaniem wracał do tej pozycji, którą powinien zachować. A więc to jest zupełnie lokalny układ i możemy mieć teraz zrobione z tego nawet jakieś maszyny czy coś, co by się w jakiś fajny sposób mogło odpowiednio przesuwać po scenie. Bardzo ciekawy constraint swoją drogą. No dobra, więc tak wygląda. Już mamy element składowy maszyny. Gdybym takich elementów nakopiował i zrobił ich więcej, to miałbym pas transmisyjny. A, możemy to zrobić w sumie. Dlaczego nie? Skoro już cieszę się waszą uwagą, wszyscy teraz oglądają. Weźmy sobie tutaj kilka takich obiektów. Tak samo z tej strony postawię je obok siebie. Ok, mam teraz taki pas transmisyjny, coś na kształt przynajmniej takiego pasa. Mogę te walce troszeczkę jeszcze rozciągnąć w osi Y, aby były dłuższe. Wtedy będą łapać znacznie więcej, tak myślę. Oho. No i teraz można rzucić tu na górę jakąś kostkę,
która będzie robiła za obiekt przesuwany, żeby była trochę większa. Dodamy do niej własność, żeby była aktywna. No i proszę bardzo, jedziesz. No i działa. Jak widać, spoko sobie radzi. Także możemy korzystać z takiego rozwiązania również po to, aby tworzyć jakieś fajne mechanizmy będące symulacją fizyki. Elegancka sprawa. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.